Witam Was serdecznie, siostry i bracia z parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Słowa z książeczki z Biblią na co dzień, na dzień dzisiejszy, zapisane są w psalmie 74 w 2 wersecie oraz w 2 liście do Koryntian w 8 rozdziale w 9 wersecie. Pamiętaj o gromadce swojej, którą dawno nabyłeś, wykupiłeś jako szczep dziedzictwa Twego. Znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Psalmista w psalmie 74 woła do Boga i mu się przypomina. Przypomina mu się chwili kryzysu i nieszczęścia. Wróg zniszczył świątynię, centralne miejsce kultu, oddawania Bogu czci, składania ofiar, modlitwy, miejsce spotkań i życia społecznego mieszkańców. Świątynia została spalona i pozostawiona w ruinie. Jednak cierpienie wyrażone przez mówcę w psalmie jest cierpieniem, które wychodzi poza fizyczne uszkodzenia. Świątynię można odbudować, co z wiarą w Boga, którą ta świątynia reprezentowała, a która z powodu najazdu obcego narodu została zachwiana. Ją będzie trudniej odbudować. Autor psalmu przypomina się Bogu, ponieważ czuje, że on zapomniał o swoim ludzie. Czuje się opuszczony, zapomniany, ponieważ nie widzi Bożego działania. Bóg nie uchronił świątyni przed zniszczeniem, nie zaopiekował się swoim ludem tak, jak oni tego oczekiwali. A przecież mieli umowę, przymierze zawarte na Synaju. Pamiętaj o gromadce swojej, którą dawno nabyłeś, wykupiłeś jako szczep dziedzictwa Twego. My też, drogie siostry i drodzy bracia, odczuwamy czasem, że Bóg od nas się oddalił. Odczuwamy niepewność i zadajemy sobie pytanie, czy Bóg o nas zapomniał? To pytanie może rodzić się w chwilach strachu, cierpienia, w nowych, niezrozumiałych dla nas sytuacjach. Gdy życie nie układa się po naszej myśli, gdy choroba odbiera nam bliskie osoby. Czujemy strach, że Bóg o nas zapomniał najmocniej teraz, w chwili głębokiego kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią wirusa SARS-CoV-2, kiedy wielu ludzi traci pracę nie z własnej winy i staje nad przepaścią. Lecz czy Bóg chce naszego cierpienia związanego z niepewnością? Apostoł Paweł pisze w 2 liście do Koryntian: znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogaty, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego zostali ubogaceni. Te słowa nie pozostawiają miejsca na niedomówienia i niepewności. Miłosierny Bóg przyszedł na świat, by dać nam szansę na spojrzenie w przyszłość bez strachu. Nie musimy się Mu przypominać, nie musimy powoływać się na przymierze. Ono ostatecznie dokonało się na Golgocie, w krzyżu. Chrystus jest żyjącym pomostem pomiędzy ziemią a niebem, miejscem, z którego przyszedł. On poszerza horyzonty, otwiera na to, co bez Niego byłoby poza naszym zasięgiem. Wszyscy, pomimo nędzy naszego życia, możemy w Bogu stać się ubogaceni. W Nim możemy znaleźć spokój, gdy naszym losem targają niepewności. W Nim możemy znaleźć siłę, gdy niemoc nas otacza. W Nim możemy znaleźć nadzieję, gdy ciemne chmury przysłaniają nasze życie. Skorzystajmy z tej łaski, bo sami nie jesteśmy w stanie sobie pomóc. Nie musimy żyć w strachu, że Bóg o nas zapomniał. Przypomnijmy sobie o tym w chwilach niepewności, patrząc na krzyż Golgoty. Bóg przez Jezusa Chrystusa jest z nami bliżej, niż może nam się to wydawać. Amen.
Chciałam także tą drogą złożyć życzenia ordynowanej dzisiaj Katarzynie Kowalskiej. Pani diakon wraz z mężem, chcemy Ci życzyć wielu Bożych łask, radości ze służby i dalszej siły. Niech Bóg Cię prowadzi i błogosławi.